Są dwie istotne sprawy, które poruszymy w dzisiejszym odcinku. Sprawa numer jeden to to, że mam czkawkę. Po raz kolejny, tak więc zostawcie łapę w górę za każde moje czknięcie. Zasubskrybujcie za każde moje... Nieważne. Słuchajcie, w ogóle mam drugi kanał, o którym wam już kiedyś mówiłem, Admiros Plus. On się nazywał Admirosek Pararosek, ale zmieniliśmy nazwę na Admiros Plus. Linka macie w opisie, wbijajcie, tam są gry takie jak Roblox, Zuba, Brawl Stars i inne fajne gierki mobilne. A dzisiaj gramy sobie oczywiście w Zubę na głównym kanale. Postanowiłem, że czemu by nie, ponieważ jest chiński nowy rok, to możemy poszaleć troszeczkę i sobie tutaj kilka rzeczy pootwierać, bo jak wiadomo, Zuba to jest fajna gra. Bo są zwierzaki, są eventy i w ogóle wszystko jest fajne. Tak więc dzisiaj w Zubie, zaraz wam pokażę, otwórzmy sobie naszego prosiaczka, bo to zawsze coś tutaj dostaniemy. Nitro Spear dostałem, kozak. Dostałem gemy, więc też bardzo fajnie. Dostałem coiny, więc jakby spoko. Zbierzmy sobie to. Ja tutaj bardzo mało gram w Zubę, jeszcze nie mogę klanu nawet otworzyć swojego, tak szczerze mówiąc. Ale jakby dostałem od twórców tutaj fajne bonusy. I wiem, że powiecie, że no nie graj z bonusami, bo to i tak dalej. Ale jakby gram, bo chcę wam pokazać po prostu, jak co wygląda, żebyście sobie zobaczyli. Bo pewnie niektórzy sami nie są w stanie odblokować tych rzeczy. Dobra, to sobie otworzymy. No i w sklepie mamy oczywiście tutaj bardzo kilka fajnych rzeczy. Takich jak Master Louis skin oraz Lower Milo skin. Którego skina sobie odblokujemy? Myślę, że odblokujemy sobie dzisiaj... Oba są bardzo kuszące. Może tego różowego? Zobaczmy, jak ten Flaming tutaj się będzie sprawował. Wygląda na dość ciekawy skin, tak więc odpalamy, kupujemy. No i udało się nam odblokować Milo. Nowa postać, Milo. Proszę bardzo. Tak więc kozacko. Wy oczywiście zostawcie tą łapę w górę dla zasięgów. To wtedy będzie więcej odcinków z Zuby. To już chyba nie muszę wam powtarzać. I oczywiście Lover Milo. Czyli kochanek, tak to chyba się teraz nazywa. Tak więc dobra, mamy skinka, więc możemy sobie wybrać oczywiście nową postać, która jest gdzieś pewnie tutaj, oj daleko jest. Wybierzmy. Jakbym chciał skinka mu zmienić, stats, pewnie tu się zmienia gdzieś skina, tak? Nie wiem, gdzie się zmienia skina, szczerze mówiąc, a jakoś tak on dziwnie wygląda. A, tu się zmienia. Nie, tu się nie zmienia, gdzie się zmieniało skina. A dobra, była tam zakładka skins, widzicie, tutaj tak rzadko gram. Tak wygląda zwykły. Proszę bardzo, mamy tutaj pięknego Fleminga. Nie wiem, jak on dokładnie działa. A tu mamy ze skinem, więc my sobie oczywiście zagramy ze skinem. Emotki mamy, statsy. Upgrade to level 2 nie możemy. Select wybieramy. No i zobaczmy, co tu mamy za nowe misje. W ogóle 700 pucharków solo albo Team Trio. 4 godziny, last chance. Okej, dobra, Team Trio. Czyli mogę ze znajomymi, ale nie mamy niestety znajomych, więc chyba sobie nie zagramy Trio. Więc chyba musimy solo polecieć. Chyba, że Trio da się... Chyba, że Trio da się z losowymi graczami. Obstawiam, że się da. Tak więc dobra, lecimy. Okej, mamy trzech. Trójka, wow, Trio. To może być ciekawe, bo Trio to my tu w sumie jeszcze nie graliśmy. Jeszcze mi się nie zdarzyło, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Siema. Zbierzmy sobie to. Dobra, czy ja jestem jakąś postacią? Jaka jest w ogóle moja... Aha, i chyba nikt mnie nie może dotknąć, jak tak sobie wskoczę na tą moją ten. W ogóle mam wrażenie, że jest strasznie cicho gierka. Zdamy sobie ją głośniej, bo pewnie będziecie narzekać, że gierka za cicho. Tak więc tutaj nie ma co się jakby... nie ma co się... Auć. Dobra, teraz jest jakby chyba za głośno, takie mam wrażenie. No, dobra, dobra umiejętność. Auć. Ja stąd uciekam. Ops. Nie trafiłem go, dobra, okej. Ja stąd spadam. Teraz jest trochę za głośno, więc będziemy to... Musieli dobrze wykombinować. Dobra, teraz jest git. Okej. Jak tam moi playerzy? Czy oni dobrze się tutaj mają? Siema, czy ty jesteś mój? Ty jesteś ziomeczkiem moim! Ojejku, ja do swojego chyba strzelałem. Taka ze mnie pepega. Dobra, jeden guard rozwalony. Dobra, jesteśmy giga snajperem z tego, co widzę. Bardzo dobrze nam to idzie. Ej, patrzcie, co my tu możemy robić. Jakie akcje. Okej. W ogóle powinienem się właśnie... Uleczyć się powinienem. Zebrać tutaj wszystkie cenne rzeczy. I oczywiście snajpić ludzi, a nie tutaj, kurde, jakieś śmieszki, heheszki, co nie? Dobra, uleczmy się. Jest i player, nasz ziomek, siema, też na pierwszym levelu widzę. Dobra, czy tu jakiś... Ktoś tutaj jest? Dobra, rzućmy granata. Bum, dobra, rozwalony, pięknie. W dwójkę zostaliśmy, więc jakby... trójki są trochę inne, z tego co widzę. Inaczej się tutaj gra. Więc jakby trzeba będzie kombinować. Zagramy sobie na pewno jeszcze kilka meczów trójki, żeby to zobaczyć, jak to dokładnie działa. I chyba mnie przeszła czkawka, wiecie? Chyba mnie przeszło, takie mam wrażenie, że... Chyba się udało. Chyba nam się tutaj udało.
Dobra, gdzie są playerzy? 14 graczy. W ogóle ja wam zasłaniam, ej. Dowie, ja wam zasłaniam, przepraszam, trochę wam zasłaniałem tutaj liczbę graczy i teraz znowu wam zasłaniam. Dobra, dajemy siebie tutaj. O, idealne miejsce na kamerkę teraz znalazłem. Idealne miejsce, dobra. 8 graczy. Ciema. Ja mogę stać, bo to on stoi na nodze, nie na tym, na kijku. Na nodze mogę stanąć, wtedy nikt mnie nie może jakby dorwać. Sprytne. Dobra. Oj. Ile tu ich jest? 3 playerów. Dobra, to go odepchnęło trochę. To go nie trafiło? Czemu to go nie trafiło? Dobra, on mnie prawdopodobnie ściga. Dobra, apteczka. Oj, oj, oj. Ogień, ogień. Au, au, au. Halo, parzy, parzy. Dobra, jakby musimy się poprzemieszczać gdzieś indziej. Okej, okay, cyk. Tutaj może. Dobra. To snajperem, więc powinienem atakować właśnie z odległości. Oj, oj, oj. 3? Ale że 3 mnie atakuje? Ale że 3? Dobra. Nie dam rady go wyleczyć. Nie dam rady tam, kurde, w żaden sposób. 4 graczy zostało. 3 versus 1. 3 versus 1. Dobra, teraz chyba 2 versus 1. Tak mi się wydaje. No i niestety zginąłem. Kurde. No dobry team mieli, bardzo dobry team mieli. Ja tutaj pierwszy raz grałem trio, więc to dla mnie było trochę nowość, ale i tak dobrze poszło, uważam. 3 gwiazdeczki, pyk, proszę bardzo. Całkiem nieźle uważam. W ogóle event też jakiś tam zrobiliśmy. Rewardsy możemy odebrać. Za 500 pucharków, super. Zawsze jakieś dodatkowe gemy, co nie? Nie ma co tutaj narzekać. No i lecimy sobie jeszcze jedno trio. Więc jakby dzisiaj testujemy nową postać, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. I mam nadzieję, że dużo łapek zostawicie, bo ostatnio słabo trochę z zasięgami na YouTubie. Więc jakbyście tych łapek więcej zostawili, to może by się to troszeczkę nam tutaj podbiło. Na pewno byłoby spoko, tak więc liczę na wasze wsparcie, drodzy moi kochani widzowie. No i zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. A my tutaj spróbujemy wygrać. Czy my gramy w dwójkę? Niemożliwe, że gramy w dwójkę. Halo, Zuba? Niemożliwe, że my gramy w dwójkę tutaj. Halo? Dobra, wróćmy na idzika. Mamy zwykłą dzida. To jest guard. Dobra, to jest zwykły guard. Dobra, granat lepszy. Oj. Ależ bitka. Ucieczka, ucieczka. Dobra, jeden został, jeden ziomeczek nasz został obity. Najgorzej. Trafiłem go w ogóle? Trafiłem go chyba. No nie, nie podniosę, ja też zostałem. Kurde, trójki są strasznie ciężkie, wiecie, to jest bardzo, bardzo ciężko jest ugrać, jak na początku się nie zbierze dobrych rzeczy. Zuba jest skillową grą, nie ma co ukrywać. W Brawl Stars da się jakby bez problemu tutaj. Judy mnie pokonał, z tego co widzę, albo pokonała. Więc dobra, exit, skoro już przegrałem tutaj, to nie ma co się zastanawiać, trzeba zagrać kolejną giereczkę. Okej, okay, menu główne i lecimy z kolejną, w ogóle dostałem skrzynkę. A jakby skrzynek nie będę otwierał, zobaczmy coś tutaj nowego mamy. Game update, 6 dni ten patch wyszedł, 6 dni temu. Tutaj mamy zebrane oczywiście gemy, community. No to tutaj oczywiście ten i videos też jakieś można sobie obejrzeć. Dobra, characters. Jest Milo. Dobra, okej, okay, dobra, dalej gramy chyba Milo, tak myślę. Trio, last chance i lecimy. Dobra, bo to jest ostatnia szansa, żeby w to zagrać z tego co widzę. Spróbujmy wygrać. 33. Okej, okay, 35 graczy jest. Dobra, siema. To jest nasze legendarne trio niepokonane. Minecraft, jakiś Rusek i ja. No dobre, dobre trio, co nie? Z nas tutaj. O, i od razu automatycznie bronie przechodzą tutaj z tego, co widzę. Jak ktoś podniesie lepszą, co nie? Sprytnie to rozwiązali tutaj widzę twórcy. Bardzo mnie to cieszy. Bum. Hihi. Bum. Hihi. Dobrze trafiony ziomeczek. Siup. Dobra, niestety nie oberwał teraz, tak jak chciałem. Guard. Ops. Ops, dobra, jest git, jest git. Jakiś Mateo nas atakuje, halo, rusz się. Czemu mój ziomeczek, czemu mój sojusznik się nie rusza? Szybko musimy go ochronić, dobra, most przejęty. Dobra, to już mamy, ale jakby to się przyda też, jakby ochrona jakaś dodatkowa. Czy ja zabiłem 3 osoby? Chyba 3 kile mam z tego co widzę. 15 graczy zostało, dobra, potrzebuję lepszych broni. O nie, liski i kangury mnie atakują, najgorzej. Dobra, jakby tutaj już trzeba myśleć trochę w tej grze. Jak to dobrze rozegrać, żeby to wszystko dobrze działało. Tak zrobimy. Na pewno trzeba atakować, trzeba na pewno atakować.
Kurde, prawie. Rzućmy im najdzika. Ładnie weszli w najdzika. I like it. Lisek, bo ty jesteś na blisko, co nie? Most jest nasz. Z drugiej strony nas atakują. Co jest grane? Co to za jakiś dziki atak? Dobra, lecz, lecz, lecz. Spróbujmy. Ja się odleczę. Ja się... Dobra. Ależ tutaj dymy. Ależ dymy. Ależ dymy. Dobra, w ogóle zapomniałem mojej super zdolności, która daje mi jakby przeżycie, ale nie pomogło to, nie pomogło to. To jest naprawdę ciężki, ciężki tryb. Siódme miejsce, też nie za dobrze. Ale dobra, my się tutaj nie będziemy tym przejmować. Ważne, że coś tam wbijają, te pucharki, to jakby coś tutaj wpada po 28 nawet, więc jakby też bardzo tutaj fajnie. Okej, okay, dobra, pyk. Klanu jeszcze nie możemy założyć, dopiero od 700 da się założyć klan. No, albo 5, nie, musisz być liga 5 lub above, a ja jestem liga 3. A żeby liga 5 być, ligi, to zobaczmy. To trzeba mieć 700, no niestety. Kurde, więc musimy jeszcze trochę pograć. Więc jakby, no mówię, nie mam aż tyle czasu, więc jakby te odcinki głównie wyglądają tak, że ja wam po prostu pokazuję, jak wyglądają postacie i jak one działają. Więc jakby tak to mniej więcej wygląda. Dobra, jesteśmy naszym teamkiem, ja tutaj sobie zaznaczyłem, które miejsce totalnie, dobra, okej, dobra, jest dobrze. Cyk. Mamy już jakąś podstawę. Cześć, player. O ty kurde. Nie wiedziałem, w którą stronę się ruszy. Taki dość był tutaj nie do przewidzenia, co nie? Dobra, muszę więcej mojej zdolności używać. Jest i nasz sojusznik, siemka. Bum. Dobra, hops. Pięknie. Mhm. Jest i nasz ziomek. Apteczka, super. Dobra, jakby nic, to mnie, nic nie mogę na razie zrobić konkretnego, ale staram się, żeby tutaj jak najwięcej... O, obity, ktoś kogoś tutaj obił, super. Strzelamy, dobra, tu już można jakby pruć ile wlezie. Nie podniosą go i wtedy i w ten oto sposób przegrają. Dobra, rzućcie mi jakiegoś najdzika. Szybko, szybko! Oj. Bang, gdzie ma player? Kolejny to jakiś player mnie atakuje, cwaniak jeden. Dobra. Aha. Dobra, pilnujemy dobrze. Bum. Bum. Sniper inio, bum, pięknie. Kolejny tutaj, co jest grane? Dwóch moich ziomków pokonałeś? Czy ty nie jesteś przypadkiem za dobry? Nie mam pytań, nie mam pytań. Chłop po prostu tutaj rządzi. 17 miejsce, bardzo słabo. Ale też jakby no te teamy mogą się nie trafiać jakoś najlepsze. Zero pucharków, jedna moneta. Za słabo. Tak odcinek się nie może zakończyć. Tak odcinek się tutaj zakończyć niestety nie może. Tak więc lecimy kolejną bitwę. Tym razem może się uda, zobaczmy. Gdzie zaczynamy, w tym miejscu, w krzakach zaczynamy. Okej, okay. A nie, przepraszam, na górze zaczynamy. Też dam łapkę w górę. Na znak, że jesteśmy super dobrymi ziomeczkami, jesteśmy w sojuszu. Dobra, więc tam gwardy. Oj. No nie wiem, czy się dobrze przemieściłem, szczerze mówiąc. A, dobra, mamy tutaj przeciwników. Dobra, dzida. To. No, typie. I już oberwałem. Masakra. Wydaje mi się, że tutaj postacie są trochę niezbalansowane. Albo po prostu nie mam jakiegoś farta. Albo skilla, taka też jest opcja. Ale zobaczymy, jak moi sojusznicy sobie tutaj poradzą. Może poradzą sobie lepiej niż ja. Kto wie? No nie poradzili sobie teraz totalnie. Totalnie ta gra totalnie nie wypaliła, że tak powiem wam, widzowie. Ale może next pójdzie lepiej. Tak więc to będzie ostatnia gra na dzisiaj. Mam nadzieję, że pójdzie mi zdecydowanie lepiej. Tak więc uwaga. Próbujemy. Skupienie maksymalne tu już jest odpalone. Okej, okay, dobra, tu jesteśmy. Ale tu będzie jazda, bo tam są... Tam jest też teamek, co nie? Dobra, guarda to my bez problemu tutaj powinniśmy rozpykać. Boże, ja nie mam żadnej broni, to jest najgorsze. Dobra, cyk. Jest sobie guardzik. A jak chłop krzyczy, bum. Nie trafiłem jeszcze w niego. No tragedia, dobra, cokolwiek chcę zebrać. Najdzik może być. Noob jakiś tu atakuje nas, dobra, ale jazda tu jest naprawdę, tu jest niezła jazda. Okej, okay. Ops. Pyk. Cyk. Auć, dobra, się odleczę.
Trzeba pędzać, bo tutaj się samemu leczymy, więc... No... 25 players left. Ale go pilnują tam, przestańcie go tak pilnować, no. Najgorzej, ja prawie mam wrażenie, że nic od damage'u nie zadaje. Takie mam wrażenie, naprawdę. Dobra. Siup. No muszę uciekać, nie ma wyjścia. Trio jest naprawdę ciężkie do grania. Odsuń się ode mnie. Ale przywalił. No nie, widzę, że tu ktoś idzie. Widziałem, że ktoś tam idzie. Nie no, dobra, chyba poszło lepiej niż ostatnio, mam wrażenie. Nie, 18 miejsce, totalnie nie. Dobra, widzę, będziemy kończyć ten odcinek. Tak wyglądała nowa postać Milo, którą odblokowaliśmy sobie dzisiaj. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I co my tutaj dostaliśmy? Jakieś darmowe rzeczy. A to za reklamę, co nie? Oglądajcie reklamy, żeby warto, żeby dostać tutaj dodatkowe rzeczy. Items, coś tu mamy nowego? Mamy tą dzidę, której w ogóle nie upgrade'owałem i nie aktywowałem, ale chyba... No niestety, trzeba na postaciach bijać levele, żeby móc tutaj używać lepszych rzeczy. Dobra, tak więc kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam oczywiście podobało. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Jestem giga szczęśliwy, bo czkawka mi minęła. No i co, widzimy się już w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!